Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościmy rektora Uniwersytetu Opolskiego, profesora habilitowanego pana Marka Masnyka, historyka, i to jest główny powód, dla którego gościmy go dzisiaj, oraz elekta radnego w ratuszu w naszej Radzie Miasta. Program poprowadzi Grzegorz Ostromecki. Witam Państwa. Ja nazywam się Rafał Łężny. Po drugiej stronie internetu Bogumił Siewruk, który będzie ogarniał to dźwiękowo i wizualnie. Zbliżamy się do jednej z najważniejszych dat w historii Polski, rocznicy. Mam takie pytanie. W roku 1918 udało się wielkim osobowościom, Moskiemu, Piłsudskiemu, Witosowi, Paderewskiemu, złożyć Polskę w całość. Czy gdybyśmy dzisiaj mieli rok 1918, sądzi Pan, że udałoby się przy obecnej sytuacji politycznej dokonać takiego cudu, jakim było odrodzenie się Rzeczypospolitej? Mam z tym problem. Mam z tym poważny problem, bo skoro Pan zaczął od roku 1918, od tych wielkich postaci, ojców Polski odrodzonych w 1918 roku, to też muszę powiedzieć, że ci ojcowie nam pozostawili pewien problem, z którym żyjemy tak naprawdę od 100 lat. Dlatego my o tym mówimy. Kiedyś chyba Tomasz Ubieński tak ironicznie napisał, że Polską rządzą dwie trumny, prawda? Piłsudskiego i Dmowskiego. Podzielił tę Polskę na takie dwa zwalczające się obozy, na dwie takie części. I one właśnie przetrwały do dzisiaj. Niezależnie od tego, jak dzisiaj oceniamy tę drugą Rzeczpospolitą, ale te mity II Rzeczypospolitej nadal mocno tkwią. Panie profesorze, no ale jednak Piłsudski wiedział o tym, że Dmowski lepiej od niego załatwił pewną rzecz na konferencji w Warszawie i jego tam delegował. Potrafił zawiesić Tak, ale potrafili się dogadać. Pan o tym wspomina. Ja przypomnę, że w grudniu 1918 roku Piłsudski napisał taki piękny list do Dmowskiego. Szanowny panie Romanie, prawda? Wznieśmy się ponad podziały, to co nas różni, sprawa ważniejsza, Polska oczekuje współdziałania i wysłał Dmowskiego do Paryża, by załatwić polskie sprawy, które były wtedy najważniejsze. No właśnie, dzisiaj nie potrafimy tego zrobić. A dzisiaj tego nie potrafimy. Jak mówimy o tym Dmowskim i o Piłsudskim, bo to są takie symboliczne postaci II Rzeczypospolitej, się wszystkim różnili. A właściwie nie było punktów wspólnych, ale na pewno byli zgodni co do tego, że byli wielkimi patriotami. A wiele sfer życia publicznego czy prywatnego je dzieliło. Nawet ktoś tam powiedział, czy przypisuje sprawy osobiste jako kluczowe dla tego konfliktu, który się trzymał przez cały okres 20-lecia. Ta Maria Juszczykowa, która potem została żoną Piłsudskiego, była tą kością niezgody i oporu wzajemnych takich animozji między Piłsudskim a... Kobieta. Prawda? Kobieta, jak zwykle kobieta, jak zwykle kobieta. Panie rektorze, czy jest jakakolwiek szansa, że kiedykolwiek wszyscy razem zgromadzimy się w tym dniu i wszyscy razem pójdziemy w jednym wielkim marszu niepodległości, bez względu właśnie na ten podział? Ja mam taką nadzieję, bo... Dziś ta szczelina tego, między nami jest coraz szersza. Proszę? Dzisiaj ta szczelina między nami jest coraz szersza. Co więcej, ta szczelina przechodzi przez rodziny, przez małżeństwa, przechodzi ten przez... Ten podział jest... My trochę żyjemy takimi mitami II Rzeczypospolitej. One ciągle oddziałują na współczesne państwo polskie. To są takie trzy mity. To się dostrzega i widzi się w takich... deklaracjach politycznych różnych ugrupowań, różnych stron politycznych. To jest mit tego prometeizmu. Polacy, taki naród wybrany, szczególnie predysponowany jako ten, który powinien dawać przykład, jak walczyć o swoją niepodległość, jak ją budować, zwłaszcza dla tych narodów, które stworzyły swoją państwowość po roku 1918. Okazało się to mitem, jest to nieprawda. Drugi mit o takiej jedności władzy i kościoła. Też prysło. Trzeci mit II Rzeczypospolitej, że jako naród potrafimy skutecznie przeciwstawić się obcemu najeźdźcy. Też prysło. Nie ma czegoś takiego. II Rzeczpospolita pokazała, że byliśmy bezradni wobec tych zagrożeń, jakie miały miejsce w ciągu tych 20 niespokojnych lat.
to mówimy o dwudziestoleciu bez wojen, bez konfliktów, między Wersalem, ciągłym zagrożeniem, prawda, a wrześniem. To nieprawda, to była Europa pełna konfliktów i wojen, które rozgrywały się na terytorium całej Europy przez długie, długie lata. Mieliśmy silną armię, ale napadły nas dwie armie silniejsze. Nie, no, nie przesadzajmy, że mieliśmy silną armię. Ta armia nie była w stanie się oprzeć skutecznie jakiejkolwiek innej armii. To też jeden z takich mitów, prawda? Ja wiem, że on jest troszeczkę zwulgaryzowany poprzez propagandę trochę hitlerowską czy niemiecką, tych ułanów idących szablami na niemieckie tygrysy. To nie do końca jest tak. Czy my dzisiaj po tych kilkudziesięciu latach już tej trzeciej niepodległości, jeśli wyznaczymy sobie taką granicę, cezurę 89 roku, potrafimy zbudować coś, co nazywalibyśmy wspólnotą pamięci, czyli pamięci społecznej odwołującej się do pewnej przyszłości, przeszłości, historii, tego, co buduje taką wspólnotę narodową? Chyba nie. Chyba potrzeba nam trochę takiej prowokacji, bym powiedział, intelektualnej na miarę eseju Fukuyamy z 1989 roku. Prawda? Czekam ciągle, że pojawi się taki ważny tekst, który wzbudzi rozliczne emocje i społeczne reperkusje, prawda? Ale będzie próbą takiego nowego otwarcia się od tego nowego społeczeństwa po 1989 roku. Może taki tekst się pojawi. No, wspomniał pan tutaj o tej wulgaryzacji także pamięci. Jednym z takich słów, wokół którego toczy się jakaś debata, ona niestety toczy się w taki sposób, że jedne środowiska rozmawiają między sobą, a drugie środowiska rozmawiają między sobą, a rzadko między sobą. Te środowiska wymieniają poglądy. Takim słowem jest na przykład nacjonalizm. Nacjonalizm w takim źródłosłowiu oznacza, etymologicznie oznacza lubienie swojego narodu, miłość do swojego narodu. Jako tako nie ma w tym nic złego. Nacjonalizm polski to był nacjonalizm, który był nacjonalizmem ducha, dopuszczał Tatarów, Ormian, Sądmoski przecież był Tatarem. Mnóstwo różnych konglomerat, różnych narodów i kultur. W przeciwieństwie do nacjonalizmu niemieckiego, który mówił, że możesz znać świetnie Goethego, możesz znać świetnie Mozarta, ale nie jesteś Niemcem, więc nigdy nie będziesz należał do naszej wspólnoty. I to wymieszanie tych pojęć, nierozumienie tej różnicy powoduje, że chyba Polacy mają duży problem dzisiaj z rozumieniem tego słowa nacjonalizm. Czy da się go jakoś odczarować, czy raczej już bo ten warto... nacjonalizm też jest postrzegany z takich dwóch perspektyw. Perspektywy Piłsudskiego i Dmowskiego. Piłsudski, który mówił, że naród, który nie ma swojej historii, nie ma szansy na przetrwania. I ten Dmowski, który mówi, że kocha wszystko, co polskie, a wszystko to, co nie polskie, przyjmuje... Nie potrafię tego zacytować dosłownie no, z taką jakąś niesmakiem, urazą, z konieczności, bo to jest, ale to nie jest polski. W tym się mieścił ten silny taki element nacjonalizmu w programie narodowej demokracji. I to też zepchnęło całą tą ideologię, cały ten program Romana Dmowskiego do takiego narożnika, którym dzisiaj posługujemy się w takiej narracji, w takim sporze politycznym, prawda? Jak wychodzą, nie wiem, narodowcy czy endecy. Choć tak naprawdę wiele tej młodzieży dzisiaj manifestujących pod sztandarami narodowej demokracji czy neo-endecji tak naprawdę nie zna Popławskiego, nie zna Dmowskiego, nie zna programu narodowej demokracji, niczego nie słyszała, niczego nie czytała, tylko została gdzieś tam w jakiś sposób zainfekowana takim na zasadzie pewnego buntu intelektualnego, prawda? Że nie odpowiadało im to, co zostało po 89 roku, jak pewien już przeszłość tego okresu komunistycznego, nie odpowiada im taka narracja liberalna czy neoliberalna, prawda? Ludowcy to jest też relik przyszłości, gdzieś tam skoszarowany na obrzeżach naszych miast i głównie odwołujący się do takiego bardzo zidentyfikowanego elektoratu, prawda? I oni przyjęli na siebie tą taką inną narrację endesku. I ja nie wiem, czy ja mam z tym problem, bo ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie zobaczyć, co będzie w niedzielę, bo ta sytuacja jest też taka dość przeciwna, prawda? Pani prezydent Warszawy zakazała marszu
narodowców, prawda? Bardzo szybko prezydent, premier ogłosili marsz jako inicjatywę rządową, państwową, ale sąd uwzględnił odwołanie organizatorów tego marszu. Ci mają oczywiście prawo odwołać się od tej decyzji. Nie wiem, czy będą te dwa marsze, jak one się spotkają gdzieś tam na Moście Poniatowskiego, czy na... Ja sobie tego nie wyobrażam. Oczywiście mam takie marzenie, żeby być w takim marszu, uczestniczyć albo oglądać go, gdzie wszyscy pod jedną biało-czerwoną flagą będą manifestować, ale z tego, co obserwuję od wielu, wielu lat, bo takich marszy w Opolu nie ma, nie uczestniczyłem w nich, no to idziemy i słyszymy. Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, prawda? Tylko polska biała rasa, albo precz z lewakami, albo i tak wszyscy nawzajem... Śmierć zdradą ojczyzny. Tak, 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 albo tak właśnie. I to jest taka narracja, która zbyt mocno zakorzeniła się chyba w tych ostatnich latach i nie ma jakiejś propozycji innej dla tego typu manifestowania. Może to jest tak ostro postawione, dlatego że jest to reakcja na tą taką liberalną narrację, która przez wiele lat, w której myśmy się wychowywali jako jeszcze ludzie urodzeni w PRL-u i wchodzący w młodość w czasie początków III Rzeczypospolitej. I może to jest taka naturalna reakcja na to, że ona jest zazwyczaj o wiele bardziej radykalna. Ale pewnych racji nie można tym młodym ludziom odmówić, że dopominają się o to, żeby polskość, żeby była możliwość dumy z tego, że jestem Polakiem. Żeby to nie był obciach, żeby nie mówić, że polskość to nienormalność, tylko że jest to autentycznie wartość, że w ich aksjologii jest to rzecz, która jest cenna i gdzieś tam wysoko stoi. Ja ciągle wracam do tego Fukuyamy i jestem gotów postawić taką dość ryzykowną tezę, że jeśli my mówimy, że obowiązkiem państwa jest zabezpieczenie czy troska każdego obywatela, kształtowanie, troska o ten demokratyczny kształt tego państwa, to takie elementy jak historia, jak świadomość społeczna są tymi czynnikami, które utrudniają realizację tych podstawowych zadań, jakie państwo powinno spełnić. Budować takie tożsamości społeczne jest utrudniona. Do tego wchodzi w grę jeszcze bardzo instrumentalnie traktowane pojęcie, też nie polskie, obce, bo wyniesione z literatury niemieckiej, jak polityka historyczna, prawda, która jest traktowana jako pewne narzędzie dla każdej władzy. Ona się ujawnia, zwłaszcza szczególnie w okresie wyborów. Czyli manipulowanie historią, wykorzystywanie historii do osiągnięcia... Pisanie nowej historii tak, bardzo dokładnie, często. Czy tworzenia pisania nowej historii, prawda? Ostatnio czytam Bandyci z AK, prawda? Czy Skazy na pancerza, prawda? Przecież to historyk, publicysta historyk, ale nie, przepraszam, użyję tego słowa, nie lewak, prawda? Ale wyraźnie identyfikujący się jako prawicowy historyk, prawda? I chce napisać prawdę. No to już spadają na niego gromy, że to jest próba zafałszowania historii. Więc ta polityka historyczna jest ważnym elementem kształtowania społecznej świadomości, prawda, ale nie może być instrumentem czy narzędziem w ręku państwa. Jak się oddaje pole politykom w postaci takiego narzędzia jak historia, to mamy to, co mamy, prawda. I to widać na stadionach, na ulicach, w takich symbolach noszonych, nie wiem, na koszulach, na bluzach, prawda, nie wiem, na pałkach baseballowych. No właśnie, tutaj ocieramy się trochę o sferę profanacji tych symboli, przecież tak ważnych dla nas Polaków, prawda? Ja bardzo zastanawiam się nad tym, czy to aby jest właściwe, żeby ta nasza święta Polska biało-czerwona pojawiała się w różnych sytuacjach, przy byle jakiej okazji, czy te koszulki z tą Polską walczącą szargane tak. Podczas bujek ulicznych, czy podczas ustawek na stadionach, czy pod stadionami, czy to aby jest właściwy kierunek, czy aby zbyt łatwo nie poniewieramy tych naszych polskich świętości, polskich symboli? To zależy też od kultury politycznej każdego narodu. Ja widziałem takie obrazki, gdzie
4 lipca w Stanach Zjednoczonych Amerykanie ubierają skarpetki z gwiazdistą flagą, to nikomu nie przeszkadza. Ja nie powiem, że koszulki noszą, że 4 lipca w Stanach Zjednoczonych, 14 lipca we Francji, to jest świętem i Amerykanów, i Francuzów, bez sporów politycznych, bez waśni. Ja wiem, być może rzeczywiście para roku lipiec jest taką lepszą porą piknikową, że sobie mogę wejść na hot doga, prawda, czy upić tego indyka. A u nas listopad to jest taka chłodna pora roku, że trzeba iść na ulicę i się wyszaleć, prawda? W takim sensie zamanifestować w sposób nieco inny swoje emocje, nawet swój patriotyzm. Ja wierzę, że ci ludzie kochają Polskę. Polska jest dla nich wartością ważną, cenną, ale tak nie do końca chyba rozumieją tą historię. Nie wiem, czy to jest kwestia edukacji historycznej, czy braku właściwej edukacji historycznej. Dobrze, spróbujmy teraz przejść troszkę na ten grunt polski, bo historia kiedyś stanowiła trzon jeszcze wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Obecnie ilu historyków rozpoczyna rok akademicki? To dobre pytanie. Chyba 12 albo 14. Pamiętam, że kiedy rozpoczynał się uniwersytet w roku 94, było chyba 100-parędziesiąt osób na roku. Ja pamiętam, jak ja zdawałem na historię, to był rok 75, to było 5 na jedno miejsce. Historia obok filologii polskiej, to były najbardziej oblegane kierunki studiów. Jak to jest dziś? Proszę. Jak to jest dziś? Dzisiaj to jest kiepsko. Dzisiaj to samo jest z filologią polską. Ja ubolewam. Dzisiaj młodzież bardzo często wybiera kierunek studiów z taką perspektywą znalezienia potem pracy. Za nami skończyła się ta fascynacja historią, choć ja tego nie rozumiem, bo taką mam nadzieję, otwierają się nowe perspektywy dla nauczycieli historii, prawda? Nowe programy, cokolwiek byśmy o tym nie mówili, szkole dają duże możliwości pracy. Ale za tym muszą być oczywiście określone pieniądze, które pójdą za nauczycielem. Tutaj nie ma takiej zależności między tym. Był taki okres mody na politologii, prawda? Czy na stosunki międzynarodowe. Młodzież garnęła się. Marketing i zarządzanie. Marketing, zarządzanie, okay. Na politologię. No przecież patrzmy na współczesne elity opolskie. Większość z nich, przepraszam bardzo, jak zajrzymy do ratusza czy do urzędu wojewódzkiego, to większość z nich, czy duża część z nich to są absolwenci albo politologii, albo stosunków międzynarodowych, albo to są historycy, prawda? Dawaliśmy. Wciąż dajemy dobre wykształcenie. To jest naprawdę fajna młodzież, która kończy studia. Przykład, prezydent Wyścielski, politolog. Przewodniczący Rady Miasta były, pan Marcin Ociepa, politolog. Pan Marcin Dudek, który tam jest, politolog. I tak bym mógł wymieniać i wymieniać osoby, które u nas kończy. Pan Szymon Ogłaza, który jest wicemarszałkiem z wykształcenia, politolog, po Instytucie Opolskim. Większość mediów opolskich to są absolwenci albo politologii, albo socjologii, albo stosunków międzynarodowych. Dzisiaj młodzież patrzy, wybiera kierunki studiów pod kątem oczywiście znalezienia dobrej pracy, dobrej płatnej pracy. I to się kończy. Moda na pewne kierunki, ona wraca takimi falami. Być może nastąpi ten renesans zainteresowania historią. Ale ubolewa nad tym? Proszę? Pan ubolewa nad tym jako historyk, że nie ma... Ogromnie ubolewam nad tym. Już nie chodzi o to, że mój Instytut Historii to jest, patrzę na to z perspektywy parametryzacji tych dyscyplin naukowych w 2021 roku. To był chemik. Mógłby pan to słowo wyjaśnić? Parametryzacja to jest to nowe pojęcie, które zostało wprowadzone do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Na podstawie wyników tej parametryzacji określi się poziom, czy ligę, w której te uczelnie wszystkie będą grały. Innymi słowy, ta najniższa kategoria C, to jej być nie powinno, potem jest BB+, A i A+. No i oczywiście my chcemy, żeby nasze dyscypliny naukowe, bo przedtem parametryzowano podstawowe jednostki organizacyjne, czyli wydziały, one były albo jednoprofilowe, albo wieloprofilowe, takie jak na przykład Wydział Nauk Społecznych, tam jest historia, socjologia, pedagogika, psychologia. Teraz będą parametryzowane czy oceniane dyscypliny naukowe. Właśnie. Dotknął pan rektor w tej chwili ustawy Jarosława Gowina o szkolnictwie wyższym. Chciałbym zapytać, czy rektor ma jakieś obawy co do utraty rangi Uniwersytetu Opolskiego w wyniku właśnie tej parametryzacji, o której
o której rektor tutaj wspomina. I jaka jest droga dla dzisiaj dla Uniwersytetu Opolskiego? Co rektor zamierza zrobić, żeby uchronić Uniwersytet Opolski? Dla każdego uniwersytetu to jest wysoki poziom badań naukowych. Mierzalny. Według tej samej metodologii dla wszystkich uczelni, niezależnie czy to jest Uniwersytet Wrocławski, Opolski, Rzeszowski czy Warszawski, tylko punkt wyjścia dla tych uczelni jest zupełnie inny i różny. No tak, my zaczynamy na przykład teraz dokładnie z medycyną. No trudno porównywać. Ja wiem, że w 2021 roku będą nauki medyczne jako dyscyplina poddane ocenie. Jak ja mam porównywać się na przykład z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy z Uniwersytetem to te same kryteria oceny, czyli tak zwane cztery sloty, czyli artykuły wysoko punktowane w czasopismach, na renomie, to są książki, to jest udział w projektach badawczych i tak dalej. Rozpoczynamy w tym samym miejscu, w tym samym czasie, ale z innym bagażem. Ja to kiedyś pozwoliłem sobie na takie porównanie. Ruszamy do wyścigu, inni wsiadają do pentolino, a ja wsiadam na drezynę i staram się ją dogonić. Nie dogonię. Nie dogonię tego, nie tak szybko. Więc jeśli ja formułowałem jakieś zastrzeżenia czy obawy związane z tą ustawą, to właśnie mówiłem o tym trochę nierównym starcie. Zresztą nawet przy konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdy się ocenia aplikacje składane w tych konkursach, no to się bierze pod uwagę także doświadczenie wcześniejszych konkursów. Jak ja nie mam takich doświadczeń, to już tam ileś tych punktów brakuje. Już mam gorszy start w tym konkursie. Jest szansa, żeby te szanse wyrównać? Nie da się tego wyrównać w ciągu 2, 3, 4, 5 czy 10 lat. Są też jeszcze inne zagrożenia związane z ustawą. Znaczy, ja rozumiem całą tą technologię. I jestem przewodnią tej ustawy. Całą tą technologię przygotowania tej ustawy. Ona rzeczywiście, jak popatrzymy na tą legislację, jaka miała miejsce w naszej Sejmie w ostatnich latach, wokół różnych takich projektów, sądownictwa, tego czy innego, to ta była rzeczywiście wyjątkowa. Tu minister Gowin ma zupełną rację. Konsultowano to ze wszystkimi środowiskami wielokrotnie, prawie 2 lata. Sam uczestniczyłem w takich konsultacjach. Zgłaszaliśmy, postulowaliśmy pewne zmiany. Ciągle to dopominamy się o pewne korekty związane z tymi szczegółowymi przepisami, zwłaszcza dotyczącymi wydania rozporządzenia w sprawie parametryzacji, bo jeszcze go nie ma. Nie ma jeszcze rozporządzenia w sprawie indeksu czasopism, nie ma jeszcze rozporządzenia w sprawie wydawnictw, jak będą punktowane i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces legislacji tej ustawy był, powiedziałbym, wyjątkowy. Tu rzeczywiście minister ma rację, ale pytanie, czy się osiągnie ten cel, który sobie założył minister na wstępie, właśnie, czyli wprowadzenie polskich uczelni na przykład do 300 listy szanghajskiej. Tu mam poważne wątpliwości, bo co jest głównym kryterium tej listy szanghajskiej? No, nobliści na przykład, prawda? Pytanie, czy któryś z naszych uniwersytetów jest w stanie w ciągu roku, 2, 3, 4 mieć noblistów, którzy dadzą określoną liczbę punktów w tym rankingu? Nie sądzę. Moje pytanie jest takie, czy lepiej byłoby do początku stworzyć taką ekstra superligę? To jest to, co kiedyś próbowała robić Kudrycka, jej się nie udało, ale już zapowiada minister Gowin, czyli stworzenie takich uczelni badawczych. Już się mówi o 5 do 7, 8 uczelni badawczych. To jest zapisane w ustawie. Specjalne dodatkowe finansowanie i tam ma się skupiać ta duża nauka przez duże N, prawda? Która ma przynieść oczywiście wymierne te efekty, także takie rankingowe. Natomiast, przepraszam, natomiast inna jest rola takich uczelni jak Opole, jak Zielona Góra, jak Rzeszów. To są ważne środki takie kulturotwórcze dla miasta. Czy ta ustawa może zdemolować polski system uniwersytecki? Proszę? Czy ta ustawa może w jakiś sposób zdemolować polski system? Ja nie sądzę. To aż tak daleko. Ja nie sądzę, żeby to była droga, która może doprowadzić się do upadku. Ja nie zakładam takiego efektu takich działań. To jest niemożliwe. Zresztą taki opór wobec tej ustawy ujawnił się nawet także w środowisku rządzącym, gdzie wielu posłów z Prawa i Sprawiedliwości lobowało na rzecz
otoczenia taką specjalną osłoną dla tych właśnie małych regionalnych uczelni, bo oni się też wywozą z tych ośrodków, z Rzeszowa, z Kielc, prawda, z Zielonej Góry, czy z Opola. My jesteśmy taką uczelnią, czy takim miastem wyjątkowym, takim, jak to nazywam, międzymetropolitarnym, prawda? Na zachód duży Wrocław, na wschód Katowice, dalej jeszcze Kraków. I też mamy tego świadomość, ja wiem, bo ja znam, my prowadzimy taką ewaluację naszych projektów ze szkołami średnimi. Nasza, ta najlepsza młodzież wyjeżdża z Opola. Czyli Uniwersytet Polski jest uniwersytetem drugiego wyboru. Jest drugiego wyboru. Nawet to, co obserwuję przy rekrutacji tak kierunek medyczny, prawda? My się tam cieszymy, że mamy 1700 chętnych na 40 miejsc, ale tyle samo mają w Zielonej Górze, w Rzeszowie, w Warszawie, w Krakowie, bo ci młodzi ludzie składają 20-30 aplikacji. To jest tam niewielki wydatek, tam 80 zł i stać na to, żeby złożyć. I potem czekają, gdzie ich przyjmą, prawda? I oczywiście, że ja to rozumiem, to jest mentalnie w pełni uzasadnione, że młody człowiek, który się dostaje i do Opola, na przykład i do Krakowa, czy do Wrocławia, wypisze Wrocław. Bądź Kraków. Bądź Kraków, prawda? Bądź Warszawę, ale może zastanawiać się, czy wybrać Zieloną Górę, czy wybrać Rzeszów, czy wybrać Opole, bo to są podobne. Ale z tego, co ja wiem, bo ja mam kadrę na kierunku medycznym głównie ze Śląska, prawda? To są osoby, które pracowały na Śląsku Medycznym. Mówi, nasza baza jest nieporównywalna do jakościowo lepsza niż ta, co jest na przykład w Zabrzu. To tam studenci na korytarzach siedzą, nie mają dostępu do klinik na praktyki. To jest katastrofa i to jest ogromna różnica. Że to jest kwestia czasu, to jest dopiero drugi rok. To musi zafunkcjonować w świadomości społecznej. To na pewno za 4 lata, gdy opuszczą uczelnię naszą pierwsi lekarze z dyplomem, prawda? To te opinie o Opolu, o kadrze, o bazie, o warunkach studiowania będą takim czynnikiem czy elementem, które będą sprzyjały, że oni będą wybierać jednak nie Katowice, a Opole. Panie rektorze, tak powiedzmy chwilkę na temat naszego uniwersytetu. Czy widzi pan jaką rolę współpracy między uniwersytetem a miastem? Czy to jest, oprócz tego, że to jest miasto uniwersyteckie, co podnosi rangę miasta, ale na takich szczeblach bardziej technicznych, czy są jakieś takie współprace między ratuszem, czy urzędem miasta, a uniwersytetem? Wiem, że powstaje nowe Centrum Nauki i Techniki, imienia staje się z konferencji prasowej, pamiętam, chyba Banacha. Tak, Stefana Banacha, tam ma powstać tam obok. Czy może takie inicjatywy, może pan opowiedzieć? To są pewne projekty, które pokazał prezydent, łącznie z taką koncepcją zagospodarowania tego dawnego OZNS-u, bo my tak nazywamy to OZNS-em, czyli ten plac przy ulicy Olejskiej, tam kiedyś były zakłady naprawy samochodów, tak? Proszę? To były zakłady naprawy samochodów. Naprawy samochodów, to jest, myśmy ten plac otrzymali dawno, dawno temu od miasta, ma swoją wartość, a tam jest jeden wielki bałagan. Tam stoją dwie stare takie rudery, gdzie te samochody naprawiano. Tutaj od frontu ulicy Olejskiej są jakieś kuchnia, gdzie studenci nasi jedzą, jakaś kawiarnia, jakiś sklep z farbami. Jest od Czaplaka budynek Instytutu Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Mamy koncepcję budowania tam laboratorium w ramach tego projektu pomologii. Opowiem tak, we wtorek otwieramy koperty, zobaczymy, jakie są oferty na pomologię. To jest ten projekt, który my od 1,5 roku realizujemy. Jest to związane z Pruszkowem? Tak, z Pruszkowem, ale też i z Opolem. On ma takie dwa moduły, czyli takie laboratorium badań podstawowych będzie się mieściło właśnie na OZNS-ie. On będzie tak przyspawany trochę do tego budynku przy Czaplaka. I drugie laboratorium, druga baza to jest właśnie w Pruszkowie na terenie tej dawnej pomologii pruszkowskiej, to jest prawie 10 hektarów ziemi, które dostaliśmy od pani burmistrza Urzymalek. Musimy to zagospodarować. Chcemy tam też zrobić laboratoria. To jest taka koncepcja, bo tak wynika z tego projektu, połączenia z prywatnym biznesem, prawda? Czy wykonywanie pewnych, to ma pracować na siebie, zarabiać i też dawać wpływy dla uniwersytetu. Na tym tam zostaje jeszcze prawie hektar
placu. A tak wróćmy do tego, jakie obszary takie właśnie widzi Pan współpracy między uniwersytetem a miastem? Oprócz tego Centrum Nauki, Techniki. Właśnie o tym mówię, bo mamy taką wstępną koncepcję zagospodarowania tego placu przy ulicy Oleńskiej, na którym by powstał Dom Kultury Seniora, tak to sobie nazwaliśmy. Dalibyśmy ewentualnie miastu za darmo część ziemi i tam by ten dom seniora powstał. Czyli jednak prawdą jest, proszę, że część tego terenu chcecie przekazać jako uniwersytet miastu. Miastu, a w zamian za to miasto weszłoby finansowo w budowę obiektu dydaktycznego. Tutaj od tej strony, gdzie jest, gdzie się zaczyna ten sklep z farbami, aż do tej części i hala sportowa na drugiej tej zewnętrznej części tego placu. Koszt całej tej inwestycji tak wstępnie to jest około 40 milionów złotych. Oczywiście środki z RPO musielibyśmy zabiegać wspólnie jako uniwersytet, jako miasto, bo ani miasto takich pieniędzy nie ma, ani my nie mamy. My mamy wkład własny w postaci wartości, jaką niesie ta sama ziemia, prawda? I jest taki pomysł, żeby to zrealizować. To już teraz rozumiem, dlaczego pan kandydował na urząd radnego, żeby przypilnować swoich spraw uniwersytetów. Ale o to głównie chodzi. Ja przecież nie wchodzę do polityki, tylko staram się to zabezpieczyć, czy lobować na rzecz środowiska akademickiego. Myśmy taki mieli plan, zresztą z tego samego komitetu startował skutecznie pan Dzikon Nawarecki z Politechniki Opolskiej, jeszcze pani doktor jedna startowała, nie udało jej się, tak nam się wydawało, że jak stworzymy takie lobby, ale ona dalej będzie silne, lobby takie akademickie, nieuzydeckie, to potrafimy zadbać o te interesy naszych uczelni, pana prezydenta w Radzie Miasta. Co będzie dla pana ważniejsze? Praca naukowa, praca jako administratora uczelni, czy praca radnego, bo chyba trudno będzie te wszystkie obowiązki pogodzić, to będzie bardzo ciężkie. Bardzo ciężko. Moja praca naukowa została w jakimś tam momencie zawieszona, bo nie da się prowadzić poważnych badań naukowych, pisać książek, artykułów, jak się administruje taką uczelnią w tak trudnym okresie. Ja nie ukrywam, chyba każdy rektor to powie, każdy uczelni dzisiaj w kraju, że to jest najtrudniejsza kadencja, jakie przyszło kierować. Ja rozmawiam z kolegami rektorami, którzy są teraz drugą kadencję, czyli mają za sobą tą kadencję wcześniejszą, tak mi poprzedni, w miarę spokojną od tej, w którą przyszło kierować. To są naprawdę trudne decyzje, wiele wyzwań, wiele obowiązków. To jest przyjście do pracy rano, powrót czasami bardzo późno do domu. Więc ta praca naukowa jest, coś tam piszę, bo muszę być obecny w obiegu naukowym. To nie jest tak, że rektor profesor niczego nie... O czym pan teraz pisze? Proszę. O czym pan teraz pisze? Mam takie dwa teksty. Jeden tekst przywieziony z Archiwum Londyńskiego, którego jeszcze nie opublikowałem. To są materiały dotyczące oddziałów specjalnych w III Powstaniu Śląskim. To jest taka moja jeszcze z tego pierwszego okresu z Instytutu Sikorskiego przywiozłem takie materiały. Mam je zamiar wydać. No ale zobaczymy, jak to będzie. Spokojnie. Dobrze, wracając do tego, o co zapytał Grzegorz. Czy nie będzie pan miał kłopotu z tym, żeby jakoś wygospodarować jeszcze czas na długotrwałe sesje Rady Miasta? Czy to nie będzie sytuacja, w której będzie pan w takim wewnętrznym konflikcie, że to jest jakaś taka przepychanka polityczna? Tutaj różnie to może być. Jak w każdym urzędzie. Nie wiem, czego się mogę spodziewać w Radzie Miasta. Ja nie mam żadnych doświadczeń jako samorządowy, za tym bardziej polityk. Nigdy się w politykę nie angażowałem. Powiedziałem o powodach, dla których zdecydowałem się poprzeć Arkadiusza Wiścińskiego, bo mam dobre doświadczenia z tym, zwłaszcza tych dwóch ostatnich lat, bo te dwa pierwsze lata były różne. To już nie ukrywam, to były dwa takie różne okresy tej prezydentury, która za nami. Nie najlepiej nam się układało z jednym na przykład z wiceprezydentów, pana prezydenta Wiścińskiego. To się inaczej pokoje. Nieważne. Może pan to dzisiaj powiedzieć. Proszę? Już nie ma, może pan to powiedzieć. No tego, którego już nie ma. No. A dwóch nie ma. No, to
tego, którego nie ma. Szanse są na 50. Panowie, za dużo słów. No, ale bardzo byśmy chcieli to wiedzieć. To bylibyśmy najprawdopodobniej pierwszym programem, który by pan to powiedział. No dobrze, zostawmy. No, okay. Nie układało to się najlepiej. Ja myślę, że te ostatnie dwa lata były dobrym okresem. Prezydent nas wspierał. Wspierał nas w tych wszystkich działaniach. Tak właściwie nie było żadna nasza prośba czy wniosek, nawet taki czysto prozaiczny, jak dofinansowanie, wsparcie finansowe, choćby dla kardiologii, dla kierunku medycznego. I to miasto, to czynią i prezydent, i przewodniczący Rady Miasta, bo ja to traktuję jako całość, prawda? To rolę, jaką odegrał Marcin Ociepa przy powstaniu kierunku lekarskiego, to jest ogromna, to trudno tego nie zauważyć. To on nam przecież przecierał wszystkie ścieżki do ministerstwa, do ministra Gowina. Mieliśmy go zawsze, mamy go jako taką osobę naprawdę życzliwą, wspierającą. Jakie to było dla pana doświadczenie start w wyborach samorządowych? Czy długo trzeba było pana namawiać do tego? Czy prezydent Wiśniewski przyszedł i namawiał swojego pracodawcę de facto? Bo jest przyszedł tak kiedyś do mnie, bo się znamy przecież od wielu lat. Jest moim młodszym kolegą. Ja mówię. I pracownikiem. Ja jestem 40-latek z 20-letnim stażem, a on jest 40-latek bez 20-letniego stażu, prawda? Czyli ja mówię, jesteśmy tak dowcipnie rówieśnikami, tylko ja mam ten staż trochę większy. Mhm. Zaproponował mi, czy nie wsparłbym. Ja powiedziałem, muszę to przemyśleć, bo to wymaga przemyślenia w takiej czy w innej formie. Nie roztrząsałem tego na zewnątrz, nie konsultowałem to z nikim, bo uznałem, że to jest moja decyzja. Jestem dorosłym człowiekiem. Muszę podejmować samodzielnie wyzwania. Prawda? Wyzwania. Tak jakby panu było mało tych wyzwań. Rektorat, stworzenie wydziału medycznego, zagospodarowanie terenów. Niektórzy lubią żyć na krawędzi. Nie do końca. Ja nie wiem, czy to będzie aż tak absorbujące, bo ja też wiedziałem, że to sesja raz w miesiącu, że muszę coś się sam zapisać do jakiejś komisji. Ja wiem, w jakiej komisji chcę pracować, edukacji, bo to oświata, edukacja to jest ten obszar, gdzie mam coś do powiedzenia, nie będę się zajmował ani finansami, ani infrastrukturą, bo to nie jest mój obszar, to nie są moje problemy. Ale wie pan, no, będąc radnym, będzie pan zajmował się także różnymi innymi problemami i będzie pan musiał się z nimi mierzyć. To teraz, się zmierzę. Ja myślę, że te 40-letnie doświadczenie zawodowe pozwoli mi zmierzyć się z tym. Teraz chciałbym pana zapytać. Tak. Co według pana będzie jednym z największych, albo niech pan wymieni może trzy największe wyzwania w nadchodzącej kadencji Rady Miasta? I dlaczego czyste powietrze? Zadaję to nie bez powodu. Dzisiaj tak naprawdę powinienem zacząć rozmowę pytając pana, jak pan się czuje. Ponieważ mamy 1000-krotne przekroczenia norm zanieczyszczeń powietrza. Sytuacja w mieście jest katastrofalna, ona się nie zmienia. Niestety mamy problem z smogiem instytucjonalnym w ratuszu, gdzie problemem większym jest cukier w torcie ekologów niż to, co się dzieje z powietrzem w mieście. Ludzie chorują. Ale proszę tak teraz powiedzieć tak szczerze, które będą najważniejszymi wyzwaniami dla pana? Ja nawiążę do tego, co pan powiedział, bo ktoś mnie tam zapyta. Ja nie mierzę, nie obserwuję, nie monitoruję stopnia stężenia tego smogu, ale kiedyś byłem na takiej audycji w Opolskim Radiu, spotkaliśmy się tam w tym cyklu tych pytań, właśnie padło pytanie o smog. Ja akurat ubiegłego roku byłem jesienią, pojechaliśmy rodzinnie do Krakowa. Powiedziałem, to wybierzcie się państwo w listopadzie do Krakowa, to zobaczycie, to jest smog. To rzeczywiście, ja wiem, że wszyscy o tym wiedzą, bo o tym telewizja mówi, to ciągle pokazują te No, panie rektorze, tutaj sytuacja jest dramatyczna w Opolu dzisiaj. Dzisiaj? Dzisiaj jest gorsza niż w Krakowie, dlatego że w Krakowie widać światełko w tunelu, gdzie sytuacja się poprawia i włożono olbrzymie pieniądze w poprawę tego stanu i widać, że jest progres. Dzisiaj mamy lepsze powietrze, lepszej jakości na chociażby w dużo większym od Opola Wrocławiu niż w małym, 120-tysięcznym Opolu. Ja myślę, że Grzyszkowi chodzi tutaj o to, że ta rozmowa może być też przyczynkiem do tego, żeby pan jako radny zastanowił się nad tym, jak można by z tego problemu wyjść. Ma pan duże doświadczenia w rozwiązywaniu problemów. Być może prowadzeniu dialogu. Być może będzie to jeden z tych elementów, które poza edukacją zainteresują pana na tyle. Być może tak. Ja panu teraz na to pytanie nie odpowiem, bo nie znam odpowiedzi.
Ale sytuacja naprawdę jest bardzo zła. To jest 50 któryś dzień, kiedy normy są. Będziemy mieli najprawdopodobniej 52 dzisiaj podczas tej doby, oby nie. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale na to się zanosi. A czy panowie zdiagnozowaliście przyczynę tego smogu? Ale rzeczywiście tak, ja pracując w polskim alarmie smogowym mam do czynienia. Czy to jest głównie kominy, które kopią? To jest niska emisja, niestety tak? niska emisja. Jakieś 8-10% to jest emisja komunikacyjna. Natomiast ewidentnie w tej chwili mamy do czynienia z niską emisją, czyli z tym, co palimy w domowych paleniskach. Niestety. Opolet też jest chyba w takim dziwnym, w takim specyficznym położeniu. Ja to też obserwuję, nie wiem, czy panowie to zauważyliście. Mnie się wydaje, że w położeniu mentalnym. Ale też takim, dobra, mentalnym, okej, w porządku. Nie ma ciężkich zim, nie ma dużo śniegu. Nie ma też... Wycięto wszystkie drzewa, które bardzo dużo drzew, jeszcze nie wszystkie, ale bardzo dużo drzew. Planuje się wybudowanie centrum przesiadkowego 800 metrów od ratusza, gdzie przepustowość drogi ma być 40 tysięcy aut. Ponad. To jest tyle, co na A4. Dwukrotnie więcej niż dziś. To jest niewiarygodne. Czyś te auta muszą przyjechać? Ja? No właśnie, w jednym z wywiadów przed wyborami opowiadał pan, że jadąc samochodem przez ulicę miasta, widzi pan jeszcze tyle drzew do wycięcia. To była dosyć bulwersująca wypowiedź. Powiedziałem to, ale też powiedziałem o jakich drzewach. To są takie destrukty też oznaczone do wycięcia, których nikt nie wycina, prawda? Jak się pojedzie ulicą Rejtana, jak jadę do mojej mamy na ZWM, gdzie takie topole suche, stojące, nachylające się już nad jezdnią, one niedługo tam chyba upadną. Też tam ktoś chyba farbą czerwone takie krzyżyki dał. One chyba też czekają na ścięcie. Ja powiedziałem to w tym kontekście. Nie mówiłem o potrzebie wycinania drzew pięknych i zielonych, tylko takich, które stanowią... Czy będzie pan radnym, który będzie stał nieco w opozycji do zakusów Arkadiusza Wiśniewskiego i jego naczelnych drwali w mieście i będzie pan trochę tej zieleni miejskiej bronił, czy raczej pójdzie jak tam jak już pan tak wyraźnie słuchał mojej wypowiedzi, to ja powtórzę to, co też powiedziałem w tej swojej audycji. Ja jestem synem leśnika. Ja się też w lesie wychowałem. Ja wiem, że to jest las, to jest przyroda. Też nie powiem, bo jesteście panowie ekologami, to byłoby trochę obrazoburcze wobec was. Jestem też myśliwym, poluję. Często bywam w lesie. Wybaczam. Proszę? Wybaczam. Zwalczam? Wybaczam. No zwalczam, ja wiem, wielu ludzi się zwalcza, ale ja tak gdzieś sobie też żartobliwie powiedziałem, no to musimy w Związku Lwestwa Polskiego na przykład zrobić sobie 3 lata karencji, nic nie będziemy polować, to zobaczymy, co się będzie w kraju działo z tą zwierzyną, prawda? Bo większość postrzega myśliwych jako tych, którzy z taką radością, uśmiechem, taką pasją idą i tylko strzelają do tych zwierząt. No właśnie zawsze się zastanawiam, co tam czuje myśliwy. Pozostajmy przy swoich ocenach w stosunku do myślistwa czy do gospodarki łowieckiej. Panie Wiktorze, ale to jest bardzo ważne pytanie, właśnie, bo mam wrażenie, że być może ten program stanie się takim przyczynkiem, dla którego panu uda się bardziej zainteresować tymi kwestiami, bo postrzegamy pana jako człowieka, który jest od załatwiania spraw, jest od rozwiązywania problemów, a to w tej kadencji będzie problem. Zresztą tutaj muszę powiedzieć, że w całej tej kampanii samorządowej tematy ekologii... Zdominował. Ja też uczestniczyłem w takiej audycji, wiem, że przedstawiciele różnych komitetów i Marcina Gampca i ktoś tam jeszcze był, co już Lewicy Demokratycznej, pan był, który też tak bardzo wszyscy ładnie... Ja to słuchałem bardzo uważnie. Mam takiego programu, się tym nie zajmowałem nigdy profesjonalnie, ja wiem. Dla niektórych to jest bardzo ważne, dla mnie też, bo jestem mieszkańcem tego miasta, więc nie traktuję tego jako coś obcego czy wrogiego. Tylko no wszyscy oddychamy tym złym powietrzem. Po godzinie 17-18 właściwie już nie ma sensu wychodzenie na zewnątrz, bo to powietrze jest naprawdę bardzo skażone. I no tutaj, jeśli miasto czegoś nie zostanie coś przedsięwzięte w tej kwestii, to będzie coraz gorzej. No nie chcę tutaj mówić o radykalnych sytuacjach, ludzie zaczną umierać. Ale z pewnością stan zdrowia pogorszy się i nie chcę tego wiązać w żaden sposób z powstającym medycznym. Tak, także tutaj chcemy po prostu, mam wrażenie, że ratusz nie ma wrażliwości na tą taką
ekologiczną czy zieloną część naszego miasta, o którą się głośno dopominamy przy okazji chociażby takiego programu jak ten. I liczymy na to, że pan jako nowy... Wsłuchuje się panowie w ten głos obywateli miasta, który będzie reprezentował w Radzie Miasta. Tak jest, ale reprezentuje pan też środowisko inteligencji, na którym, że tak powiem, no, spoczywa tak, ta duża, tak, prawda, odpowiedzialność za to, co się dzieje. Mam tego świadomość. I tutaj doszliśmy znowu do patriotyzmu. Do patriotyzmu. Przecież tak. Donald jest nasz lokalny patriotyzm. To czyste powietrze, walka o czyste powietrze, walka o to zielone miasto, walka o zdrowie mieszkańców, no zdrowie narodu jakby nie było, no jest to patriotyzm. Ale pamiętajmy i o tym. Taki patriotyzm lubię, bo nie chciałbym, żebyśmy musieli sięgać do tradycyjnego patriotyzmu, czyli przelewać krew, oddawać życie za ojczyznę. Póki co, dzisiaj możemy takiego, ją przelewać tak, ewentualnie w ambulansie, gdzie na przykład, tak, tylko tak. Nie mamy takiego problemu, nie mamy takiego dylematu i możemy taki patriotyzm współczesny promować i taki manifestować swoją postawę. O tym, że przodkowie, którzy ciągną się za nami, są również istotnym elementem kształtowania naszej świadomości. Tak. Tak. I tym akcentem zakończmy tę miłą rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Państwa gościem był rektor Uniwersytetu Opolskiego, pan profesor Marek Masnik. Dziękuję Państwu.